moich skromnych progach zawitał kolejny Radeon RX 5700 XT. Asroka. Od kiedy oni produkują karty graficzne? A od niedawna. Powitajcie model Taichi z dopiskiem OC+. To najszybszy, niereferencyjny Radeon dostępny na rynku. Jego konstrukcja sięga 31 cm długości. W obudowie zajmie ponad 2,5 slota, a o wadze nic producent nie wspomina. System chłodzenia tworzą trzy wentylatory o różnej średnicy, z których środkowy jest najmniejszy, ale za to otrzymał on podświetlenie LED RGB. ASRock zdecydował się na odważny design ramki chłodzenia. Kolorystyka, choć jest stonowana, to już same kształty jawią się dość futurystycznie. Kartę graficzną ASRocka rozbiera się niczym choinkę po świętach. Jest sporo zdejmowania, odkręcania i kombinowania, ale w końcu po kilkunastu minutach zabawy udało mi się dostać do rewersu układu chłodzenia, który prezentuje się oto w tej formie. Moim zdaniem mieści się on w połowie drogi między Gigabyte Gaming OC a Power kolorem Red Devil. Lewa część, nieco pokaźniejsza, skrywa w sobie miedziany plejt odbierający ciepło bezpośrednio z układu graficznego Navi 10 i stykający się z pięcioma poniklowanymi ciepłowodami. Prawa strona, jak już powiedziałem, nieco skromniejsza, nie tylko odpowiada za chłodzenie układu graficznego, ale także MOSFET i cewek, a stwierdzam to poprzez zauważenie tych dwóch termopadów odpowiedzialnych właśnie za odbiór ciepła z elementów karty graficznej. Co ciekawe, pamięci GDDR6 Microna są chłodzone osobnym radiatorem, powiedziałbym nawet, że ramką, delikatną, niezbyt rozbudowaną, aczkolwiek podobne zastosowanie takiej ramki widzieliśmy na przykład w konstrukcjach MSI Gaming i tak samo ASRock poszedł tą drogą, prezentując na swojej karcie Taichi właśnie taką ramkę odpowiedzialną za chłodzenie pamięci. Tak więc wygląda układ chłodzenia Taichi OC. Wygląd karty nie ulega zmianie po odwróceniu jej na drugą stronę. Jest tu tylko więcej nawiązań do serii Taichi, w tym kojarzony z nią element koła zębatego. Ciekawostką jest to, że karta dysponuje dwoma przełącznikami. Jeden z nich wyłącza na dobre LEDy, a drugi pozwala skorzystać z BIOSu o nazwie Silent. Konstrukcja PCB przywołuje dobre wspomnienia z testu Red Devila. Ta sama liczba faz, ten sam kontroler i bardzo podobny MOSFET. Na jakość ASRocka nie możemy narzekać. Kartę należy zasilić dwoma wtyczkami 6+2 pin, a do monitora, a raczej aż 6 wyświetlaczy, podłączymy ją z wykorzystaniem aż 4 DisplayPortów 1.4a oraz dwóch podłączeń HDMI 2.0b. Czy ASRock powalczy o miano najlepszego RX-a z konstrukcjami Sapphire'a i Power Colora? Cóż, na pewno jest to piekielnie szybki Radeon, no bo który z nich potrafi utrzymać w grach zegar bliski 2000 MHz? A właśnie z takim taktowaniem pracuje Taichi na BIOSie OC, który jest oferowany od nowości przy jego zakupie. Bohater dzisiejszego testu wyprzedza bez zająknięcia modele Power Colora, Gigabyte'a, a nawet i Asusa. Nie wszystko jednak złoto, co się świeci. Zwolnione limity mocy oznaczają jedno, dużo większe pokłady ciepła emitowane przez układ graficzny Navi 10. ASRock na BIOSie standardowym nagrzewa się do blisko 80 stopni Celsjusza. Wydajność to jedno, ale kultura pracy to również bardzo ważny aspekt działania karty graficznej. A użytkownicy mogą takiego obrotu spraw u ASRocka po prostu nie zaakceptować. Spokojna głowa, jest drugi BIOS o nazwie Silent. W trybie Silent karta zaczyna działać tak, jak powinna od samego początku. Jest ciszej, wyraźnie chłodniej, ale za to wydajność tak jakby spadła. Tak, to prawda, osiągi karty na BIOSie cisza są gorsze o ponad 5% względem nastaw OC. Czy to dużo, czy mało, to już sami ocencie. Pewne jest jedno, temperatury już tak nie straszą, a i warto zauważyć, że wentylatory układu chłodzenia kręcą się z dużo mniejszą liczbą obrotów. Będzie zatem ciszej. Jasne, Taichi można podkręcić, ale zdajcie sobie sprawę, z czym to będzie się wiązało. Temperatury skoczą do ponad 80 stopni Celsjusza, obroty wentylatorów jeszcze bardziej się rozkręcą, a wy zyskacie no, góra 2-3% do wydajności, bowiem już karta na tym BIOSie OC pracuje z bardzo wysokimi zegarami. Wy w manualnym OC możecie podnieść taktowanie pamięci do poziomu 950 MHz i ewentualnie 2050-2060, jeśli chodzi o układ graficzny, ale to nie zapewni wam widoczności wzrostów, a tylko spowoduje, że temperatury karty graficznej będą jeszcze wyższe. Tak więc manualne OC, jeśli chodzi o ASRocka, jest, powiedzmy sobie, no taką średnią opcją.
No dobrze, skoro już wszystko wiecie o karcie graficznej, to czas najwyższy poznać jej cenę. Uwaga, uwaga, uwaga! Za Asroka Taichi OC Plus zapłacicie jedyne 2450 zł. Nie żartuję. 200 zł więcej od Power Colora Red Devil. Ta sama cena, co już lepsze wersje RTX-u 2070 Super. Doceniam to, że ASRock wypuścił na rynek naprawdę piekielnie szybką wersję RX-a 5700 XT, ale cena tej karty jest po prostu nie do przyjęcia, ponieważ w tej samej kwocie otrzymacie szybszą, lepszą wersję RTX-a 2070 Super. Nawet pozwolę sobie na stwierdzenie, że i cichszą wersję. No właśnie, ASRock na tym BIOSie standardowym nie jest specjalnie cichy, ani też chłodny. Temperatury rzędu 80 stopni Celsjusza są taką pewną lampką ostrzegawczą. Na BIOSie Silent sytuacja zmienia się, no powiedzmy nie o 180 stopni, ale przynajmniej o 90. Kultura pracy jest wyraźnie lepsza, temperatury są o 5 stopni niższe, da się na tej karcie normalnie funkcjonować i specjalnie nie wdaje się ona we znaki. Natomiast w porównaniu z Power Colorem i trybem Silent daleko jednak ASRockowi do tej kultury pracy, którą prezentuje właśnie Power Color. Doceniam Dual BIOS bardzo mocno zróżnicowany, doceniam możliwość włączenia LED-ów za pomocą przycisku, konstrukcji, jej jakość wykonania, aczkolwiek jak mówię, cena jest z tej karty nie do przyjęcia. Jeśli ona się nie zmieni, to ciężko będzie mi ją w jakiś sposób rekomendować jej zakup. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie recenzji ASRocka Taichi OC+. To prawdopodobnie pierwsza recenzja taka w Polsce. No i cóż, czekajcie na kolejne materiały z udziałem kart graficznych. Mówił Lipton i do zobaczenia.